No witam, witam, wielki powrót. am z ludzi, którzy na tym odwyku siedzą 55 dni, a ja skończyłem sobie w 15. Speedrun. <laughs> Nie no, od czego by tutaj zacząć? Zacznę może od dowodu, że w ogóle tam byłem. Widzisz te bursztyny? Ale kamyczków nazbierałem. Zbierałem na targu jak czekałem na pociąg 3 godziny z bagażami. Ale jeżeli chodzi o trasę, no to ja jechałem do tej miejscowości tupadły padły autem z moją matulą przez 17 godzin, także trochę to trwało, nie ukrywam. Przed wyjazdem nagrałem te kilka odcinków, tam chociaż dwa się udało dograć, myślałem, że będzie przepotężna przerwa, ale nie ukrywam, że w środku mi strasznie psycha siadała przez to, że właśnie no porzuciłem tego YouTube'a, że może on umrzeć. A już wolę ja zdechnąć niż YouTube, nie? Nie no dobra, powiedzmy szczerze, to nie był główny powód mojego powrotu. Było nim raczej moje ego i niestabilność emocjonalna, która dała się sprowokować na sam koniec do takiego stopnia, no że spakowałem się, wyszedłem, pokazałem wszystkim Fakera, powiedziałem pocałujcie mnie w dupę hehehehe <śleszy> No słuchaj, co ja Ci mogę powiedzieć? Nie traktowano tam moich zaburzeń odżywiania poważnie, dopóki nie zobaczono jaką jestem bestią, a bestią też jestem teraz pod kątem fizycznym. No bo co prawda dalej jestem grubym Wormsem na tym od wieku odziwo, mimo że wszyscy tam sobie grubli i to jest podobno taka naturalna kolej rzeczy jedzenie NFZ-owskie, które wyjątkowo dobre tam było od pani Stasi. Ogólnie na no, pierwszy dzień jak tam przyszedłem, to trafiłem oczywiście na naleśniki. Ja nie mogę jeść takich rzeczy. Powiedziałem sobie, że będę w dalszym ciągu trzymał się tej diety Carnivore, Potem zmieniłem. Że bardziej przejdę na keto, bo przynajmniej będę sobie mógł brać z tego NFZ-u jakieś, nie wiem, wędrinki, serki chociaż na tym będę jechał. No, a okazało się, że tam były też takie zakupy raz w tygodniu. Można sobie wyjść do sklepu, oczywiście, no, z terapeutą obok, który kontrolował, czy czasem nie kupisz puszki tuńczyka, którą się potniesz. Oh my gosh! Ale by było, ale by było. Mi zabrali tuńczyki, zabrali mi wszystkie kosmetyki i do włosów, i do pod pachę, no nie było to fajne, nie było to fajne musiałem się nauczyć żyć bez suszarki, bez kosmetyków do włosów, nie mogłem ich układać w ogóle, ale sobie przynajmniej życie ułożyłem w te ponad dwa tygodnie możesz mi wierzyć albo nie, ale bardzo dużo mi to dało nawet jeżeli spędziłem tam tylko tyle, bo przebywanie w takim odwyku, który polega na wychodzeniu z uzależnienia, na zrozumieniu wszelkich mechanizmów i na odcięciu się od starej rzeczywistości, od starej codzienności, bo ja tam nabrałem chyba z 30 czy 40 książek Trzeba jeszcze że wszystkie mi zabrali, bo stwierdzili, że nie, nie będziesz tutaj samorozwoju się uczył, masz się skupić tylko i wyłącznie na naszym programie, mamy plan dnia ustalony tam od 8, nawet wcześniej, od 7 do 22 była taka rozpiska, co mamy robić i trzeba się stawać tam co do minuty, co do sekundy nawet, bo jeżeli nie, no to była, nie można powiedzieć kara, konsekwencja. No i dużo tych konsekwencji zbierałem na samym początku, szczególnie ze względu na fakt, że no nie można tam mieć telefonu, a ja miałem zegarek, który no co? Nie działa. Tak jak moje kontrolowanie popędów. Ale ogólnie właśnie jak tam jechałem, no to spakowałem się, no jak już nagrałem te filmy. Oczywiście na początku pojechaliśmy do mojej babci. Dlatego, że no, trzeba było zabrać kuzynkę, która z nami jechała nad to morze, sobie też pozwiedzać, no bo przecież trzeba skorzystać, skoro już taki koło jedziemy. Ja tam się nastawiałem, że pojadę pociągiem, no ale Matula chciała mnie zawieźć, no to mówię fair enough. Jakbym wiedział, że to potrwa z nią 17 godzin, to ani trochę się nie zgodził, bo się tak namęczyłem tam. No, ale w każdym razie babcia, do której pojechałem wraz z dziadkiem odkryli mój kanał na YouTubie i ostatnią serię. I się cały czas łapali za głowę, aż ja powiedziałem, że więcej tam się nie pojawi, nie ma mnie na tyle, nigdy w życiu, moja noga tam nie powstanie, podobno mój dziadek się uzależnił od moich filmów i tylko się łapał za głowę mówiąc Jezus, co on narobił jestem jeszcze dobra, dziadku wykreślam Cię z grona moich znajomych, sorry, ale we don't ma, anymore, we don't talk anymore. ale jak już tam byliśmy, czekam sobie pod bramą, rodzice mnie cały czas prowokują żebym szedł się pożegnać, a ja takie no nie wiem, no nie wiem, raczej nie ale w końcu poszedłem Pożegnałem się z babcią, uściskałem ją, a ona do mnie takie teksty w stylu: Kurwisz dziecko, coś ty narobił! Jezus Maria, ale się wkopał! I ja już tak ach, piana z pyska leci. No wiesz, wtedy jeszcze byłem przećpany teraz swoją drogą. Ile jestem? Pięć i pół tygodnia chyba czysty, więc wbrew pozorom to dalej nie jest jeszcze trzeźwość. Uświadomili mi właśnie na tym odwyku, że no, przez dwa miesiące miniu się dopiero trzeźwieje po takich zabawach, jakie ja miałem. Na początku tego nie akceptowałem, wypierałem się tego, ale teraz już rozumiem co mieli na myśli, bo obserwowałem ludzi, którzy tam przychodzili na samym początku, jak się zachowywali, no a później jak się zachowywali, gdy już byli blisko wyjścia. To totalnie dwie inne osoby i no ich proces myślowy, ich wypowiadane słowa, precyzyjne takie wypowiedzi, wszystko się zmienia, bo ogólnie mózg się tam regeneruje minimum dwa miesiące po takich zabawach steamowych, ale rozpoczynanie takiej prawdziwej trzeźwości, gdzie właśnie możesz sobie zacząć ufać jako tako, aby pozostać trzeźwym do końca życia, no to się odbywa dopiero po, jeżeli dobrze pamiętam, półtora roku, czy po dwóch latach i to, to nie znaczy, że wtedy będziesz już trzeźwy. Bo sam miałem relaps po półtora roku, co nie? Tam było wiele alkoholików, którzy mieli relapsy po ośmiu latach na przykład, więc to nie jest razem pewnie, jak uzależnienie pozostaje do końca życia. To jest jak ciągłe płynięcie pod prąd. Trzeba ciągle płynąć i wiedzieć, do której strony nie chcemy się zwracać, bo tam nas wir wciągnie, jak ja mam Federa do nosa. Niezłe nawiązanie, co? No ale byłem wtedy tak niestabilny emocjonalnie, więc mnie mega striggerowała reakcja mojej babci ale stwierdziłem, zagryzę zęby Ona nie jest niczemu winna, to ja jestem wszystkim winny Ja biorę na to odpowiedzialność Nie powinna w taki sposób do mnie mówić Ale przecież, no nie mogę być na nią za to zły To wszystko moja wina Nie mogę z ciebie robić ofiarę Więc po prostu wyszedłem do auta, siedzę i... Jedźmy już, jedźmy już I nagle babcia podchodzi do bramy i drze się na mnie przez szybę. Komuś dasz radę, wytrzymasz! W co ja na maratonie jakimś jestem? Nie, no, ale tak mnie to zdenerwowało, bo ja byłem w całkiem okej okay stanie, tak szczerze mówiąc. Szczególnie porównując do innych uczestników terapii, gdy już tam sobie przyjechałem, no bo zazwyczaj ludzie tam przychodzili albo tacy totalnie zniszczeni psychicznie. Że... Albo jeszcze wystrzeleni, bo tam często przychodziły osoby w ogóle pod wpływem, tylko że nie mówiły tego wprost i na takich, no nie wiem jak to nazwać. W wykrywaczach nic nie pokazywało, że na przykład sprawdzano tam jakie były źrenice, reakcje źrenicy, zamknij oczy, otwórz, mordę też mi mówili na samym początku, bo za dużo gadałem. No i tak samo ja chcę chuchnąć, no, ale niektórzy przechodzili pod wpływem, niektórzy nawet zdołali tam wprowadzić przeróżne tabletki, dragi i później głodowali innych, ludzie dostawali szajby po prostu. No ja też miałem raz taką reakcję, gdy się dowiedziałem, że pregabalinka tam przyszła. Dziadka wtedy na szczęście nie było, nie pożegnałem się z nim, Cześć dziadku, jeżeli mnie oglądasz, przestań to robić, błagam cię. No więc pojechaliśmy wprost do tych tupadów. Taka była łatwa droga, normalnie mówię Ci, GPS pokazało, że mieliśmy tam dojechać w 8 do 12 godzin, szkoda tylko, że cały czas jechaliśmy GPS-em ustawionym na drogę pieszą, <laughs> więc pielgrzymkę sobie wykorwistą zrobiliśmy, <laughs> cały czas krętymi drogami, wąwozami, normalnie szlaki rowerowe, matka mówi, co to za droga, czemu nie jedziemy autostradą? Ale już dobra, long story short, dojechaliśmy nad morze, patrzę się, o Woda! Można się umyć? What? Byłem tak spocony, jak dzika świnia, strasznie, mega gorąco jest, jakbyś jeszcze nie zauważył, wtedy też było, szczególnie, jeżeli się jechało autem załadowanym do Maxa, w bagażniku też było dużo torbi, walizek nie żeby to miało jakieś znaczenie, ale znaczenie też miało dla mnie to, że właśnie jechaliśmy z wujkiem, i kuzynką, i ojcem, i madką, i ja tak jadę jadę i wiesz. I ta świadomość tego, że wszyscy wiedzą, gdzie jedziemy, że jestem przećpaną, kurwą i jadę na odwyk. No, nie była dla mnie pokrzypiająca. Czułem się tak niezręcznie. Patrzyłem się tylko w szybę i sobie albo jakiegoś podcastu słuchałem. Hubermana, na przykład, Joko Wilinka, Chrisa Williamsona, Aleksa Hormozy. Się edukowałem, edukowałem. Chciałem teraz sobie posłuchać dużo podcastów, no a w tym ośrodku chciałem bardzo, ale to bardzo dużo czytać i przede wszystkim pisać w swoim dzienniku. Chciałem zmienić coś w swoim życiu, odkryć siebie od środka. I wiesz, co się dowiedziałem? Że nie mogę mieć żadnych samorozwojowych książek. Wszystkie książki mi zabrali. Z 40 książek poszło się Całe szczęście, bo jakbym je miał, to szczerze nie wiem jakbym sam wrócił do domu z tym bagażaniem, bo było ich już i tak dostatecznie dużo. Ledwo, ledwo byłem w stanie w ogóle jakkolwiek iść. No, ale zabrali mi wszystko. Ludzie, którzy tam sprawdzali, jakie rzeczy przynoszę, no bo oczywiście musi być zrobiona taka inspekcja, czy jakich dragów nie przenoszę, ale to chyba jacyś amatorzy, bo do odbytu mi na przykład nie zaglądnęli, a miałem tam niespodziankę dla nich. No i ogólnie, jak mi przeszukiwali rzeczy, no to nie wiem, jakim prawem w ogóle wzięli te moje dzienniki, gdzie tam mam na przykład ten dziennik tutaj Shadow Work, gdzie tam zadaję sobie takie przeróżne pytania: jaki mam problem, czego się obawiam, co bym poradził jakiejś innej osobie w tej sytuacji, takie różne tam zagwostki mam swoje i rozmyślania. No i tak samo właśnie w takich innych dziennikach, gdzie mam swoje sceny scenariusze, gdzie mam swoje przemyślenia, cytaty Oni wszystko czytali, a podobno nie mają prawa i jak opowiadałem to innym ludziom, to mówią, że przecież nie mogli tak zrobić, no to jednak mi pokazali, że mogli ale dominację zrobili na mnie. No i wiesz ja tak mówię, nie no przestańcie, przestańcie, ja jestem tak specyficznym człowiekiem, tak dziwnym, tak popierdolonym letko. to nie tak, że ja byłem świadomy co ja tam popisałem i nie chciałem, żeby oni o tym wiedzieli, tylko właśnie nie pamiętałem, bo ja piszę o totalnie różnych pie Mam losowy stan psychiczny, który się z dnia na dzień zmienia Większość pisałem na trzeźwo, ale były tam też jakieś różne historyjki, które pisałem na no nie trzeźwo I nic z tego może terapeutycznego nie wyszło, ale wyszło jak bardzo jestem popierdolony no i oni przeczytali dobrą połowę tych notatek, które miałem No i ja tak siedzę, myślę, przestańcie, przestańcie, wyrywam sobie włosy z głowy, z odbytu też Zaraz mi wypadło coś tamtąd, stolec na podłogę i trzeba było sprzątać Okazało się, że z rzeczy wypada mi jakaś lówka, o której nawet sam nie wiedziałem Portfel mi cały też zabrali, dlatego że pi Stalił strasznie kryształem, ale to tak niesamowicie, że, że jak zaczęli wochać, to gorzej niż skarpetki mojego ojca. Naprawdę, takich tak aż otumaniło, bo wzięli. Wow. No, miało się tam miks Panoramiksa w środku, nie ukrywam. I też znaleźli takie karty specjalne do kruszenia. Ja nie wiem, jakoś nie wzięłem pod uwagę, że portfel będzie sprawdzany. No i zabrali wszystkie perfumy, żebym śmierdział. Akurat, jak jest taka pogoda, że właśnie człowiek się niesamowicie poci. Jak moje ręce przez całe życie Swoją drogą, ja jestem teraz tak tłusty Mimo tego, że się pocę i mimo tego Jak dużo sportu wykonuję, bo do tego Ogólnie dojdziemy do całej historii w ogóle Co się działo w tym ośrodku, też dojdziemy Myślę w następnym odcinku, bo tam Prowadziłem przez cały czas taki dziennik Uczuć, gdzie codziennie sobie Pisałem wyjątkowo dużo Porównując do innych, nie ukrywam, bo byłem strasznym Tryhardem tam, pisałem sobie Określoną godzinę, jakie mam uczucia W danym momencie dnia, no i Krótki opis, tylko że miał to być krótki opis, no ale jestem jaki jestem. Ten opis był taki jak mój feud, czyli właśnie strasznie długo pisałem. No i ogólnie, no, miałem na takie wielkie rozprawki. przyszedłem to byłem wygadany jak Katarynka. No i wiesz, ja sobie to pisałem tak głównie dla siebie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, hm, w sumie. Dlaczego by tego nie przeczytać na YouTubie? Oczywiście tam obowiązuje mnie takie RODO nieoficjalne, że żebym właśnie nie mówił o historiach innych, żebym tego nie opisywał i oczywiście zamierzam to uszanować, nie będę tutaj żadnych danych personalnych używał nie będę żadnych, wiesz, podpowiedzi kto to mógłby być, czy coś. Oczywiście czasem zarzucę tam może jakąś historię co się ciekawego działo. Mam tam napisane głównie takie moje przemyślenia odnośnie tego czego się nauczyłem, jakie mam odczucia w danej chwili, żeby ogólnie zobaczyć w jakich momentach Dnia coś się ze mną działo, bo zauważyłem, że zazwyczaj były takie dwie pory. To była godzina 12 i godzina 17. Od tych godzin zazwyczaj mój humor się pogarszał. Jeżeli wstawałem w bardzo dobrym samopoczuciu, to dzień zazwyczaj kończył się. No a jeżeli wstawałem jakiś taki rozczepany, taki taki set, taki dziwny, no to zazwyczaj dzień się kończył bardzo dobrze. Tam miałem taki ostateczny dopaminowy detoks, no nie? No ale ogólnie w tym dzienniku pisałem wyjątkowo dużo porównując do innych, no bo inni tam sobie tak, wiesz, bardzo skrótowo pisali w ciągu nie wiem, jednego dnia zapisywali pół strony na a ja 6, 8, 10, <laughs> więc mam nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo, gdy będę właśnie to czytał na YouTube. I ogólnie też nie wiem, czy będziesz chciał tego posłuchać, czy nie. Bo zgaduję, że nie dla wszystkich będzie to interesujące, dlatego postaram się to zamknąć w jednym odcinku i wracamy z pełną parą do merytorycznych filmów, bo pisałem tam też sporo scenariuszy. Tak, bo kilka zeszytów mi zostawili, a resztę zabrali po prostu, bo stwierdzili, że tam są wyzwalacze. Jak na przykład pisałem o zaburzeniach odżywiania, jak na przykład pisałem o swoim uzależnieniu od 4.2.0 kiedyś jak miałem i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzili, że nie, nie będziesz tego miał. Ja, mówię, ja ku a nie Będę miał, chciał mi zabieracie książki, chciał mi zabieracie notesy, a oni, że mam po prostu być podporządkowany do ich programu nauczania. Mam myśleć tylko i wyłącznie o tym. Telefon miał być dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek. Odwiedziny możliwy raz. Tam mnie nikt nie odwiedził, bo nikt mnie nie kocha. No ale um, właśnie, jeżeli chodzi o te telefony, no to ja brałem sobie tylko i wyłącznie raz w tygodniu, dlatego że bałem się tego, co tam zobaczę. Bałem się, jak to wpłynie na moją psychikę. I pod kątem YouTube'a, jak zobaczę jakieś komentarze pod ostatnimi odcinkami, dlatego ich nie. Nie sprawdzałem, zobaczyłem tylko ile tam wyświetleń mają, i żałowałem od razu. Ale co ważniejsze, bałem się wejść na Instagrama czy inne social media, żeby zobaczyć, co mi Nadia pisała. Tak, utrzymywaliśmy kontakt do tej pory, zerwałem ten kontakt dwa dni temu i mam ogromne wyrzuty sumienia. Tak, kocham ją w dalszym ciągu, ale ta relacja mi już nie służy i postanowiłem się od niej odciąć. Podziało się bardzo dużo złych rzeczy między nami, nie chcę tutaj mówić o co chodzi, ale. Well, była duża szansa, że na tym odwyku się spotkamy, także możesz się domyślić, jak to się skończyło. Nie najlepiej, nie najlepiej. Było takie ciągłe przeciąganie liny, które zaczęło się w taki sposób, że no zajechałem nad to morze, był środek nocy, pierwsza czy druga w nocy, wiedziałem, że nie usnę, nie mieliśmy żadnej kwatery, tylko spaliśmy w aucie, a przynajmniej oni spali, a ja dobrze wiedziałem, że nie będę w stanie, dlatego stwierdziłem, że Kubuś pójdzie sobie biegać, no i poszedłem biegać normalnie, tak tam chyba 40 czy 50 minut pobiegałem, upociłem się strasznie. Śmierdziałem, nie miałem możliwości się umyć i poszedłem do recepcji, więc zrobiłem świetne, cudowne wrażenie. Nie spałem przez dwie doby. Bez użycia dragów żadnych, tylko po prostu no, taka trasa jest, byłem strasznie niewyspany, zmęczony, spocony, wyglądałem tak. Pewnie sobie myśleli, że jestem jakimś opiowrakiem. Nie, ja po prostu już zdychałem z przemęczenia. No i gdy już zbliżała się ta godzina wchodzenia do ośrodka, tam sobie pozwiedzaliśmy chwilkę, byłem na plaży, no i Nadia do mnie zadzwoniła, powiedziała, że się wzruszyła, że się aż popłakała, bo jest taka ze mnie dumna. No i nie wiem, tak znowu mi coś w serduszku. No, i zaczęliśmy trochę pisać. Potem ja przestałem odpisywać. Stwierdziłem, że nie biorę telefonu, bo nie chcę widzieć, co się u niej dzieje, bo mnie to zaczęło przerażać. Nie chcę, aby moje myśli wybiegały poza ten ośrodek, chcę się skupić na własnej terapii, a nie myśleć o niej. No, ale przez większość tej terapii, szczerze mówiąc, moje myśli były skupione głównie na niej. Cały czas się zastanawiałem, jak to zrobić. Czego ja chcę od niej? Ciągłe przeciąganie liny było. Jedna osoba kocha drugą, druga już nie chce drugiej, nagle tamta osoba kocha drugą, nagle ta osoba zrywa znajomość. No i to nie miało sensu, to nie miało sensu. Po prostu przemyślałem sobie to wszystko, popisałem wiele w tym notatniku. Tego akurat chyba tam nie będę czytał jakoś ze szczegółami, no bo tutaj chcę zachować prywatność, nie chcę też różnych takich historii opowiadać, bo czuję, że w przyszłościowo mogę na tym źle wyjść. No i zerwałem ten kontakt teraz, ale mam straszne poczucie winy, straszne wyrzuty sumienia, straszny taki żal po stracie. Ale k***a, ku... jak ja go wykorzystuję! Jestem z siebie taki dumny, co w się, sensie, bo nie wiem, czy zauważyłeś moją sylwetkę. Nie wiem, czy to da się przez tę koszulkę wyczuć tutaj, ale jestem takim tonkiem, jestem tak przeogromny, ludzie w tym ośrodku. <laughs> Zarzucali mi, że jestem steryniarzem. Dwie osoby mi zarzuciły, bo to jest nienormalne, że w ja taką objętość. To było między innymi też jednym z powodów, dla których wyszedłem z tego ośrodka, bo mi kazali zmniejszyć częstotliwość treningów, ale przez ostatnie hmm, 4 tygodnie, bodajże. A nie było ani jednego dnia, żem opuścił trening, ale to nie wszystko, bo tych treningów wykonywałem po 3-4 razy dziennie. Tam nie było w ogóle miejsca do biegania, a nastawiałem się, że będzie. Tam było takie po prostu małe kółeczko dookoła boiska do siatki, obok palarni, i tak mi było niekomfortowo tam biegać, ale a codziennie biegałem, codziennie zimny prysznic, trening na siłowni, bieganie, jeszcze trening w domu, rozciąganie I ogólnie biegają obok tej palarni Ludzie tam sobie kopcą szlugi, patrzą na mnie, podśmiechują się, coś tam, jakieś zaczepki rzucają Ja mówię mama w dupie i po prostu skupiałem się na sobie Taki grindmode, taki grindmode Na tej stołówce fundowanej przez NFZ, która rzeczywiście była bardzo, bardzo pyszna Co było wyjątkiem porównując do innych ośrodków z tego co słyszałem Zazwyczaj w ośrodkach dają gówno na talerzu No a tutaj pani Stasia była boginią, pani Stasia kucharka właśnie ona serowała takie pyszności, chyba nie było ani jednej rzeczy, która mi tam nie smakowała. No ale po dwóch dniach stwierdziłem, że będę jadł jak w obozie koncentracyjnym: no bo wszyscy właśnie dostawali jedzenia oparte na chlebie, makaronach, ziemniakach, na dżemie, na płatkach. A kubuś co? Kubuś mówi: Keto, i chujam w dupę. No i jadałem sobie jedynie mięsko. Nadia, która była w tym ośrodku kiedyś, opowiadała mi, że tam będę mógł raczej brać po prostu więcej mięsa. I nie brać innych rzeczy, czy tam mniej innych rzeczy. No nie, ani trochę. Było tyle dram przez to, właśnie o tym będę czytał w tym notatniku, bo bardzo, bardzo dużo o tym pisałem. To mi tak wchodziło na ego niesamowicie, że wiesz, ja na przykład poprosiłem o dwa mięska i tam kilka razy się udało. Ale zazwyczaj była strasznie spruta do mnie o to, dlatego że no, ludzie myśleli, że ja wdupcam jak świnia. A ja tam jadłem po, nie wiem, tysiąc kalorii dziennie. No dobra, przesadzam, ale jeżeli chodzi o takie obiady, no to wiesz, inni mieli wyżerę, taką porcję przeogromną, po dokładki sobie chodzili zupy, kilka talerzy, a ja? No jedno mięsko wezmę, nie wiem, 150 gramów jakiegoś mięska, czy 100 gramów. No i taki byłem wygłodzony, ale jednocześnie się, się adaptowałem do tej to zacząłem później brać bardzo, bardzo dużo masła, no i wiesz, wszyscy sobie tam lecieli na tych kanapkach i grubli, każdy mówił, że e, dobra, nawet się nie nastawia, że tutaj schudniesz, zgrubniesz. A ja mówię nie, pokażę wszystkim, pokażę Nadis, że wyjdę jak pieprzony w grecki bóg. No, jak widzisz jestem tłusty, ale szczerze mówiąc, schudłem bardzo dużo tam, tylko się narzalam teraz jak przez dwa ostatnie dni wystarczyło wrócić do domu, i całe uzależnienie wróciło. Nie mam w ogóle głodów narkotykowych, w ośrodku też nie miałem. No, cztery dni było jedynie, gdzie taka jakaś myśl się pojawiła, ale nie jakaś intensywna. Cały czas miałem problem z tymi zaburzeniami odżywiania, ale się to polepszało z każdym dniem, bo jak się okazało, że można na te zakupy sobie wychodzić, no to kupowałem ogromne ilości serków wiejskich, makreli, Ja w całej lodówce, nie mogłem tego pomieścić. No, <laughs> Trzeba sobie było jakoś radzić. No i wiesz, na tej stołówce praktycznie nic nie jadę. Ale jak poprosiłem o jakąś dokładkę, nawet dodatkowej śmietany, no to było od razu spruta, terapeuci do mnie lecieli i wszyscy myśleli, że ja wdówcam tak strasznie dużo. A to tak godziło moje ego. To tak wpływa źle na moje zaburzenia odżywiania. Bo wiesz, typowa osoba, która usłyszałaby na przykład komentarz na zasadzie: Hmm, ale ty mało jesz, jesteś chudy, weź, powiedz sobie więcej by wtedy jadła więcej. Ale jak działa moja osobowość? Ja przy takim komentarzu uznałbym to za komplement i to mnie motywowało do dalszego odchudzania się, do dalszego trzymania michy. Jednak gdy ktoś mi zarzuci taki przeciwny komentarz na zasadzie znowu żresz? Ale dużo żresz. To ja wtedy czuję... Taki niesamowity wstyd jestem w stanie gdzieś uciec, zamknąć się i wdudcać do odciny. I tak cały czas było. Ja uciekałem z tych śniadań, kolacji, obiadów, gdzie bardzo mało jadłem, i szedłem do pokoju, brałem sobie jakiś serek wiejski, na przykład tam gorzką koczelazę sobie wrzuciłem czy jakiegoś orzecha. I wchodził jeden ziomek z pokoju i mówił: Ile z ty tych serków wrzesz? Zobujesz szereg? i ja po prostu mówię, nie no zostaw mnie zostaw mnie i dostawałem takich ataków paniki, że ja miałem raz myśli samobójcze, przez to że ludzie tak bardzo bagatelizowali moje zaburzenia odżywienia, twierdzili, że to nie jest nic strasznego, że jakby wiesz tam było bardzo dużo, w ogóle większość tam było alkoholików, co mnie mega zdziwiło bo spodziewałbym się, że alkoholicy to raczej idą na AA, a tutaj będą głównie narkomani, a tu nie było bardzo dużo seksoholików hazardistów, alkoholików no i narkomanów też oczywiście, głównie stymulanciarzy. No i tamte wszystkie uzależnienia behawioralne terapeuci traktowali poważnie. Nie pozwalano różnych wyzwalaczy stosować, takich, wiesz, słów, które mogłyby przypominać o uzależnieniu. A jeżeli chodzi o moje zaburzenia odżywiania, wszyscy mieli to głęboko w dupie. W moim pokoju każdy żar słodycze cały czas. Ja tam odchodziłem od zmysłu. Dostawałem szwedzkiej pasji. Czeskiej, szwedzkiej, Szwedzkiej? Ja chu... Nie wie jakiejkolwiek, żadnej pasji nie mam, bo mi zabrali YouTuba, zabrali mi książki, wolność mi zabrali. Uh, 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 uh. Jeden typek spokoju specjalnik po słodyczej, patrz, patrz co ze wdówką, ale pyszne, mm, patrz, powąchaj sobie, patrz, masz, masz, masz. I rzucał na mnie, i on to traktował jak żart. I mnie to tak wkuło. Nie sprzedałem się na niego, w ogóle tam nie można było używać takiego słowa jak sprzedać. Tam każdy donosił na każdego, tam każdy miał jakąś przeszłość patusiarską, ale że niby chcą się zmienić. Słowa donosić zresztą też nie można było używać. Nie można było krnąć, bo za to musisz robić pompki. No mnie nie przeszkadzało, ale zauważyłem, że tak tylko się robi, gdy ktoś przychodzi, a później każdy ma to w dupie i każdy sobie klnie pod nosem. No ale, ale. Naprawdę, w sensie triggerowało mnie to strasznie, że nikt nie rozumie moich zaburzeń odżywiania, że nikt tego nie traktuje jak poważny problem. A ja w dalszym ciągu, nawet po tych pięciu tygodniach trzeźwości, podtrzymuję, że problem z tym kompulsywnym obżeraniem się jest dla mnie, nie wiem, dziesięć razy gorszy niż jakiekolwiek uzależnienie, które miałem w życiu. Ja się nie mogę ogarnąć. Ja się tam ogarnąłem rzeczywiście. Po pierwsze, zmieniło się we mnie to, że zacząłem po prostu tolerować zwiększanie się wagi albo stanie wagi w miejscu, bo waga stała mi cały czas w miejscu, ale jednocześnie czułem, że chudnę. I na początku się tym przejmowałem, a Myślałem, że w pier... za dużo i nikomu nic nie pokażę, i nie będę greckim bogiem, jak wyjdę. Ale później sobie uświadomiłem, że po prostu tak działa Carnivore i tak duża ilość treningów, głównie hipertroficznych, dlatego że tam siłownia była strasznie do dupy, w sensie, no, bardzo mało było sprzętu, bardzo mało obciążenia, godzina dziennie tylko. Ja brałem codziennie, no ale wiesz, no i tak mi to nie wystarczało, robiłem sobie super serię, do odciny trening powinienem być przetrenowany, ale nagle tak strasznie urosłem. W sensie, no teraz waga mi też urosła, nie? bo się nawdupcałem i to wczoraj słodyczy. ja Shame on me. Jednak nie wiem, czy to jest właśnie spowodowane pamięcią mięśniową, bo wiem, że ja w technikum byłem największym chłopem, bo tam strasznie tryhardowałem wtedy i jeszcze no, żadnych substancji nie spożywałem, nawet alkoholu, więc no byłem kawał chłopa. A że teraz się poćpało dużo, było się dumnym z tego jaki jestem docięty, no to tych mięśni bardzo dużo potraciłem. Mimo że cały czas ćwiczyłem, no to na pewno przez te drony zasrane się traci ogromną ilość mięśni, głównie przez te substancje. No, nie wiem, czy to nie jest taka tobie 1-substancja, która sprawia, że za nich się od. Bywa. No ale może przez to, że właśnie teraz tak strasznie grindowałem i żadnych substancji nie spożywałem. Całą drugą parę takie usta, widzisz, jak kolor ust? Nie wiedziałem, że tak usta normalne wyglądają. I tak samo nos, jaki kształt jest. Już nie mam takich dziurek krzywych, brzydkich, jedynie mam mordę wstrętną, jak worms z nadwagą, który ma dużo HP. No ale używałem cały czas tych takich plastrów na mordę. Ludzie myśleli, że robię to dlatego, że w końcu zamknąć mordę, bo gadałem za dużo i innych irytowałem. Ale nie no, nie chrapałem wtedy, w przeciwieństwie do każdej jednej osoby w moim pokoju, która robiła młot pneumatyczny 24x7, tak samo w bliniaczym pokoju za ścianą. No każdy cały czas usypiał od razu i... Pozdrawiam Oskar i Mati, jeżeli to oglądacie. też Oskar, ciebie nie wiem, bo ty nie sprowokowałeś do wyjazdu, ale tak, to byłeś koksem. No ale patrzę na swoją sylwetkę i mówię, o co chodzi? Ja jestem przepotężny, taki zacząłem być dumny z siebie, myślałem, że mi się wydaje, że jakieś inne oświetlenie. Ale nie, naprawdę, tak mega urosłem, że no. Na... No nie będę zdejmował koszulki, bo nie jestem docięty, ale. No... no. No duży jestem, no. Widzisz to łapsko? Nie, no to jest złe światło, nie widać tego. No docięty nie jestem, ale no. No kurwa, sprowokowałeś mnie. Widzisz to, kurwa? No, mniej mi się to nie podoba niż tamta docięta sylwetka, którą miałem, ale jednocześnie się czuję taki strong as fuck. Jedna laska mi powiedziała tam, taka fajna niunia, że mam sylwetkę jak Apollo. Nie wiem kim jest Apollo, ale pewnie jakiś koksem. No, taki odcinek robimy. Witam sportową Polskę, Owca WK z tej strony. Jeszcze, że mi ktoś nie powiedział, że bocianem jestem. Widzisz te giry? Widzisz te giry, kurwa? A więc ta pamięć mięśniowa zdecydowanie była jednym z powodów, dla których tak mocno urosłem. Drugim z powodów było to... No... No więc ta pamięć mięśniowa zdecydowanie była jednym z powodów, dla których tak mocno urosłem. Drugim mogło być to, no że przez to właśnie, że byłem na tej diecie karni warczy, też ketogenicznej, to byłem bardziej taki docięty, nie byłem nabity wodą, tak jak to się dzieje przy spożywaniu węglowodanów. No, a ona jest mocno białkowa, tłuszczowa sprzyja przyrostowi mięśni, jest lepsza jakość snu, według mnie, bo nawet jeżeli pisz 7 godzin, to według mnie wtedy sen jest taki dużo bardziej jakościowy niż po węglowodanach, które cię usypiają, ale jakość jest automatycznie gorsza. Dbałem tam o ten sen, miałem regularne godziny, wszystkie no więc się rosło. No i kto wie, może, może się okazuje, że ja stałem w miejscu, myśląc, że trenuję za dużo, a tak naprawdę, może moje ciało jednak chciało mieć taką ogromną objętość. No, nie wiem. Trzecim z powodu zdecydowanie było to, że właśnie tam miałem taką hipertroficzną objętość, czyli powtórzenia, no nie wiem, od 8 do 20 do 25, przez to, że małe ciężary były, albo przez to, że nie chciało mi się zakładać tego wszystkiego, no bo by mi to zbyt dużo tego czasu przeznaczonego na siłownie zabierało. Chciałem się zajeżdżać, cały czas robiłem super serię, potem bieganie, no. Mega byłem ambitny, pisałem tak ogromną ilość w tych notatek, scenariuszy, wszystkiego. No, byłem takim kronikarzem zasranym. Ludzie tam chodzili na jakieś integracje, i w ogóle ja też się starałem o to dbać. Ale no, głównie po prostu uciekałem, żeby tak grindować. Wiem, znowu wpadam w kolejną skrajność, a tam mnie uczono, aby się skupiać na tym balansie. Ja mówię na początku, nie. Pier ale wiemy lepiej, wiemy lepiej. Oczywiście było ego, ale później to ego zacząłem kontrolować. Byłem coraz bardziej pokorny, słuchałem wszelkich informacji zwrotnych i rzeczywiście zdawałem się na ten proces, którym mnie chciano nauczyć. Na ten ogólny taki plan dnia. Mówiono, żełem się nie skupiał na tych samorozwojowych rzeczach. No i jako tako tak zrobiłem. Tylko, że bardzo dużo pisałem do siebie w dzienniku, w dzienniku Uczuć, bo ja czułem taką wewnętrzną potrzebę ekspresji. Im więcej gadałem, im więcej pisałem, tym więcej się uczyłem. I ogólnie taka terapia bardzo, ale to bardzo szybko możecie rozwinąć, bo to jest tak jak pojechanie do jakiegoś innego kraju, w którym używa się języka, którego ty nie znasz. 3-4 miesiące przebywania tam, ty nagle umiesz płynnie się porozumiewać w tym języku. A gdybyś nie pojechał do tego kraju i gdybyś się tego języka uczył na własną rękę, zanim tam pojedziesz, no to kilka lat by ci to mogło zająć. No a kiedy ty właśnie przebywasz w takim ośrodku terapeutycznym, gdzie wszystko jest związane z Twoim wychodzeniem z uzależnienia, no to bardzo szybko adaptujesz się do tych wszystkich możliwości, do tych różnych pomysłów, podejść, nastawień życiowych. I te ponad dwa tygodnie. Sprawiło, że ja się czuję innym człowiekiem. Tam też właśnie nabrałem pokory dlatego, że nawet na YouTubie pisano mi bardzo często, że ty się tak skupiasz na tych ekstremalnych rzeczach, na sporcie, na samorozwoju do odciny, a zapominasz o takich normalnych rzeczach, typowych dla regularnego człowieka, czy jak to nazwać, czyli wiesz, no takie porządkowanie domu, sprzątanie, jakieś gotowanie, takie obowiązki domowe, bla, 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 bla. I wiesz, ja się wypierałem, bo mówię, ale kurwa, jest wszystko, gitą mnie, co się przyczepiasz? Ja cenię sobie swój czas. No a tam sobie właśnie uświadomiłem, że takie rzeczy mogą być w moim przypadku nawet ważniejsze. Dlatego, że. Te rzeczy, porządki domowe, obowiązki domowe, znaczy się, one są dla mnie teraz bardziej niekomfortowe niż takie ekstremalne aktywności samorozwojowe, niż to właśnie chodzenie na siłowni, niż te takie bardzo długie biegi, czytanie 100-150 stron książki dziennie, jakieś podcasty, rozciąganie, medytacje. To wszystko stało się dla mnie już bardziej komfortowe, dlatego że wyrobiłem sobie taki nawyk. Wyrobiłem to za pomocą wykonywania tego tyle razy, że nagle stało się już to dla mnie przyjemne, stałem się w tym dobry. Na no, rzeczy w stylu sprzątanie domu, jakieś tam pranie ubrań, sprasowanie, nie wiem, obieranie ziemniorów. No, nie chce mi się tego robić, bo uważałem to za bezużyteczne. A w tym ośrodku sobie uświadomiłem, że to jest coś, o co powinienem zadbać, bo ten balans jest mi potrzebny. Osoby uzależnione zawsze latają od tej skrajności do skrajności. No tylko że ja tam byłem akurat eventem, jak chodziło o te skrajności, jak tak sobie porównywałem do historii innych. Tak, u nich też były skrajności, ale u mnie one się wyjątkowo bardzo rozszerzały, rozciągały. No i. Te osoby uzależnione pamiętają tylko te szczyty i te doły. I uciekają od tego, dążą do tego. A my, aby zadbać o takie normalne życie, w którym się uspokoimy w końcu, musimy się skupić na tym balansie. I dlatego starałem się na przykład no, nie grindować aż tak bardzo, jeżeli chodzi o czytanie książek, bo tam sobie wypożyczałem jakąś biografię Einsteina, no nie skończyłem jej całej niestety, bo musiałem i ją, oddać. Ale no rzeczywiście... Zamiast na przykład tak bardzo dużo biegać, no to starałem się raz na jakiś czas na siatkówkę, później na bidarda, tu właśnie te obowiązki, takie typu rejon, to było sprzątanie całego tam budynku, mopowanie, nie, zamiatanie, jakieś ścieranie kurzy. No i tak tego nienawidziłem i dużo bardziej wolałem robić te, te wszystkie takie cięższe z pozoru aktywności dla normalnego człowieka. I dużo mi to uświadomiło o swojej osobie. Więc wiesz, na pewno dużo z widzów będzie mną zawiedzonych, że... No, nie dotrwałem do końca. Ja tam zagryzałem zęby, czułem, że fuck. No mam myśli wyjazdowe, ale wiem dobrze, że jak przetrzymam ten dyskomfort do samego końca, no to już nic mnie nie będzie ruszać praktycznie w życiu, że będę po prostu taki nie do złamania. No, ale mnie złamało coś w ostatni dzień, dlatego że wrobili mnie kilka razy w jedną rzecz, której nie zrobiłem, zarzucili mi, że w za dużo, że proszę o dokładki, a ja wcale już nie prosiłem o dokładki, tylko sobie jadłem swoje jedzenie. Dzień wcześniej kupiłem zakupy za 200 zł, aby mieć na cały pobyt i jeść sobie praktycznie tylko makrele i jakieś serki wiejskie, twarogi, jogurty naturalne. Nie wytrzymałem. Jak byłem pokorny, tak strasznie pokorny i słuchałem informacji zwrotnych od swojego terapeuty, z którym miałem sesję tylko i wyłącznie raz, bo dostałem takiego terapeutę, który był tam ewidentnie najmądrzejszy, taki najbardziej fachowy, miał jakiś zrobiony wiem, kurs do jakiejś tam wypowiedzi, no, że bardzo ładnie się potrafił wypowiadać, precyzyjnie, małą ilością słów. I ja miałem takie o, oh, fuck, potrzebuję tego gościa, ale był tak surowy, tak mnie to stresowało, ale mówię, wytrzymam, wytrzymam, wezmę go na swojego takiego pseudo-mentora, terapię z nim będę prowadził online, jak już stąd wyjdę i wiem, że to jest gościu, który mi bardzo pomoże. Tak potrafił zasadzać bomby pytaniami, takimi głębokimi, mówię, o, kurwa, boję się go nie chcę z nim mieć, ale jednocześnie chcę mieć z nim terapię, bo wiem, że nikt mi tak dobrze nie pomoże. I zrobiłem nawet na nim dobre pierwsze wrażenie, bardzo ładnych metafor używałem. O dziwo, byłem w stanie precyzyjnie u niego gadać. Pokazałem mu, że jestem pecha inteligentny, co inni nie chcieli wierzyć, bo używałem zbyt mądrych słów i to ich irytowało no i to też jest coś, czego muszę się nauczyć jednak w przypadku rozmawiania z nim to jest terapeuta Mikołaj, jeżeli ktoś chce wiedzieć jeżeli ktoś tam był, no byłem w stanie po prostu używać takiego słownictwa bardziej zaawansowanego, bo wiedziałem że gościu zna się na rzeczy no i zapowiadała się owocna współpraca i no, mam wyrzutu symienia, że właśnie zrezygnowałem i przez to nie będę mógł z nim mieć takiej terapii bo naprawdę czuję, żeby mi gościu pomógł no spłakałem się na koniec. Nie jestem jeszcze do końca stabilny emocjonalnie, mimo że teraz mam taką psychę top, jestem nie do zajechania i pod kątem wysiłku fizycznego dwa dni temu 96 minut biegu zrobiłem. Nie wiem jak, nie wziąłem telefonu, bo teraz telefonu praktycznie w ogóle nie używam, oduczyłem się, jestem cały czas świadomy jak medytuję i jak nie medytuję, wychodzę na zewnątrz i skupiam się na dźwiękach przyrody, świat jest piękny, mam takie wow. Ostateczny dopaminowy detoks, jeszcze nigdy tak dobrze się nie czułem, no tak było, dopóki się nie odpaliły te zaburzenia odżywiania, które opanowałem w tym ośrodku, widziałem, że na, nawet jak przytyję, to nie jest mi z tym źle, mam takie, no przynajmniej sobie przymasuję, wróciłem do domu i nagle już nie miałem tego poczucia wstydu, że ktoś mnie widzi, Tak jak rodziców nie było, wpierdalam, no wpierdalam. Paliłem chyba z 15 tysięcy kalorii w jeden dzień, na drugi dzień się uspokoiłem, a potem w kolejny tak na w całym i to na słodycze się rzuciłem i cała keto poszła się j**ać. Wczoraj miałem grill'a u kuzynki, u wujka, cioci i no zjadłem pięć oba, trzy karkówki, poszedłem biegać, trzeci raz w ciągu tego dnia, pobiegłem sobie do domu, prawie się zerzygałem po drodze, no i wszedłem, no i mówię zjem sobie coś jeszcze, ale czekaj, czekaj, dlaczego, przecież tyle zjadłeś, czemu mam takie myśli? I nagle zjadłem sobie leczo, zjadłem sobie kurczaka, zjadłem sobie karkówkę, o w domu też miałem. Nagle stwierdziłem, aaa po bieganiu tobie glukoza szybciej opadnie, wezmę sobie owoce, banana. A jakby smakowała banana z masłem, zjadłem jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Poczułem słodki smak, no to jeszcze arbus, borówka. Hmm. A chuj z tą dietą. No i się rzuciłem na słodycze, Żygałem przez 3-4 godziny, znaczy nie wyżygałem się finalnie, ale nad kiblem siedziałem 3-4 godziny, straciłem przytomność, obudziłem się. Jak po melanżu. No i jestem znowu tłusty. Nie wiem co mam zrobić z tymi zaburzeniami odżywiania, bo mnie to przeraża. Przecież podjąłem takie ciężkie decyzje, jak nawet zerwanie kontaktu z Nadią, którą dalej lowę. Więc... Dlaczego? Dlaczego nie mogę tego opanować? Nie mam żadnych głodów narkotykowych, w sensie wróciłem tutaj wszystko mi o tym przypomina. Wszystkie miejsca, jakieś talerzyki, rówki. zacząłem... Odruchowo nawet szukać jakichś rzeczy w domu, mimo że w głowie miałem takie. Co ty robisz? Czego ty w ogóle szukasz? A moje ciało samo się rusza, ale. Te jebane zaburzenia odżywiania. Jak się tylko nażdżę, to od razu mam myśli w głowie na zasadzie. O kurwa, no nie schudnę, naturalnie. Trzeba skminić jakąś fetę czy coś. I tak mnie to przeraża. Jak nie opanuję tych zaburzeń odżywiania, to znowu miał nawrót. A nie mam normalnie. Nie mam w ogóle chęci ćpania czy coś. I ogólnie. Nie myśl sobie, że znowu będę odpierał jakiś szajs. Nie, teraz, teraz mam psychetop. Nie będę jakimś dzieciaczkiem, już ani nic, tylko naprawdę wracają takie mocne. Merytoryczne materiały, będzie postaranko swoją drogą w tym odwyku. Spotkałem dwóch widzów, cześć, to którzy nie oglądali tego, co się działo o mnie ostatnio na kanale. Nie wiedzieli, że ja do tego odwyku. Kamil, pozdrawiam cię serdecznie, koksem jesteś, bardzo go polubiłem ogólnie. Cię okazało, że praktycznie cały mój kanał oglądał, i no, wiesz, była aferka, że tam ukrywał się na początku, ale byłem obserwowany, czułem się z tym niezręcznie trochę, i wszyscy mi zaczęli mówić, że mam tutaj swojego fana. No, fakt, no i finalnie mu autografu nie dałem bo wyszedłem wcześniej, ajajaj, aj, aj. a chciał, no ale na koniec też poznałem takiego Kubę, który no, przyszedł do naszej grupy i zapytał, ty nie nagrywałeś czasem na YouTube? No nagrywałem, no i się okazało, że połowę mojego kanału oglądał, długo z nie gadałem, ale pozdrawiam się również, jeżeli to oglądasz, sorry, że taką spierdolkę zrobiłem, akurat się minęliśmy wszyscy, jak wychodziłem z bagażami, nawróciłem się ogólnie oficjalnie, zacząłem chodzić do kościoła, stwierdziłem, że chcę jak najwięcej zmienić w moim życiu dzisiaj, także idę się chyba zapisać na kickboxing, nie wiem, czy czuję się z tym komfortowo, że to akurat kickboxing, ale nie wie, czyłem, jak Jakieś sztuk walki, nie zacznę ćwiczyć? Chciałbym taekwondo, chciałbym Jiu Jitsu, jakieś czy coś, ale no nie ma nic takiego w okolicy, a nie ma co aż tak daleko jeździć. Ciężko im będzie w ogóle teraz znaleźć. Czas na sztuki walki, szczególnie że no, szukam pracy teraz i no, jak pójdę do pracy no to będzie ciężko i z nagrywkami i z sztukami walki, więc no, chyba muszę znowu na zapas coś ponagrywać, ale zobaczymy. Pewnie trzeba będzie trochę rzeczy poświęcić, jak na przykład codzienne treningi na siłowni, ale myślę, że mi to na plus wyjdzie, bo chcę się stać takim mężczyzną, który potrafi się zaopiekować z innymi ludźmi, który potrafi sprawić, że laseczka przy nim będzie się czuła bezpieczna. Chyba, że podniosę rękę na sukę Mam napisane fajne scenariusze. Dużo ciekawych filmów będzie w najbliższym czasie, mam taką nadzieję. W następnym odcinku, tak jak mówię, przeczytam ci ten swój dziennik, Uczuć Co tam się działo i usłyszysz też o moim powrocie, który był popielony. Miałem takiego pecha i takiego farta jednocześnie. Rinka Boska mnie obroniła. Możesz w to wierzyć albo nie, ale ja uważam, że skończyło się to dobrze tylko i wyłącznie, dlatego, iż poszedłem do tego kościoła. Pomodliłem się, żeby to się dobrze skończyło i tak się stało. I przyrzekłem też. Panu Bogu, że jeżeli to się dobrze skończy, tak się właśnie skończyło, no to będę regularnie chodził do kościoła. No i od tego czasu wchodzę. Nie jest to łatwe, ale widzę bardzo dużo korzyści. Także czekaj z niecierpliwością na następny film. Mam nadzieję, że nie będę zbesztany za to, że wróciłem. Uwierz mi, że kontynuuję terapię na własną rękę, w dalszym ciągu sobie piszę takie prace, które miałem tam zrobić, w dalszym ciągu prowadzę ten dziennik Uczuć, piszę wiele w takim swoim osobistym dzienniku. No i wróciłem do wszelkich samorozwojowych aktywności. Trenuję do odciny, jestem przetrenowany, ale jestem potężny, kurwa, nikt mi nie podskoczy. Jeszcze jak zacznę chodzić na sztuki walki, to nie wiem, w łeb jeżeli chciałbyś zapoznać się z ofertą mojego kursu jak odnaleźć szczęście, możesz sobie zobaczyć wszystko w opisie, możesz sobie umówić ze mną rozmowę, dlatego możesz także wykupić u mnie coaching online czy też mentoring. Ucz się, wykorzystuj to, nie źpaj, patrz, jak mi to kurwa wjeżdża i czerp z tego radość. Na razie!